Grzegorz Walasek, trener zespołu flagowego Flag Miners Wałbrzych. Dzisiaj mieliśmy okazję chwilę tutaj porozmawiać też z młodzieżą. Wszystko Państwo będą mogli zobaczyć niedługo na tych materiałach, które przygotujemy po montażu. Było wesoło, było zabawnie, chłopcy się trochę stremowali. Mieli więcej do powiedzenia, zanim włączyliśmy kamery do nagrania. Na pewno mają więcej tremy tutaj niż na boisku. A to dobrze, bo dzięki temu są wyniki. Tak. Grzesiek, no ciebie było mi trudno namówić, żebyś przyszedł. Gdyby nie prezes, to by tutaj cię nie było. Wiesz co, może to nie jest kwestia namówić, tylko to jest kwestia chyba bardziej czasowa i organizacyjna, powiem tak szczerze. Mm. Ten rok jest dla mnie bardzo ciężki, bardzo dużo się dzieje, zwłaszcza gdy jeszcze podzieliliśmy te kategorie wiekowe i stwierdziliśmy, że wystartujemy we wszystkim, co dzieje się w Polsce. Do tego niezmiennie treningi, więc te kwestie organizacyjne po prostu no, gdzieś tam dużo czasu zabierają. No dobra, porozmawiajmy o wynikach, o tym, co udało Wam się w tym roku już pokazać, osiągnąć, bo tutaj z chłopcami troszkę tych rzeczy no, gdzieś tam już wypłynęło, aczkolwiek rozmawialiśmy z nim trochę tak bardziej pod innym kątem niż stricte wynikami sportowymi. Mistrzostwa Polski. Chyba największe osiągnięcie tak naprawdę w historii klubu, biorąc pod uwagę to, że raz wcześniej seniorzy wicemistrzem Polski zostali, teraz wy już tutaj też punktujecie, zdobywacie medale mistrzostw Polski. Tak jak mówiłem wcześniej, to były pierwsze oficjalne mistrzostwa. Ja też trochę zaryzykowałem na te mistrzostwa, bo jeszcze w grudniu myśląc o tych, wiedząc już o tych mistrzostwach, bardziej skłaniałem się ku temu, żeby wystawić tylko jedną naszą kadrę w tej kategorii wiekowej U15. Natomiast gdzieś tam ilość dzieci na treningach, która doszła w tym okresie zimowym i stwierdziłem, że ten skład taki może w połowie gdzieś już przetrenowany ponad rok, są nowi, jest ich dużo. Zaryzykowałem, podzieliłem tą drużynę na nasze dwie kategorie wiekowe, czyli U15 i U13. U15 no to był strzał, jak widzę, w dziesiątkę. Wszystkie mecze wygrane, 248 punktów zdobytych, jedno przyłożenie tylko stracone, czyli po prostu totalna dominacja i złoty medal. Natomiast ja zawsze ostatnio powtarzam, że chyba bardziej się cieszę z tego właśnie brązowego medalu tych najmłodszych U13. Z tego już to względu, ponieważ ta grupa dzieciaków tak naprawdę w tym składzie istnieje od 6 miesięcy. Więc okres przygotowawczy do Mistrzostw Polski tak naprawdę trwał 2-3 miesiące przed samym wyjazdem. No i do tego na samym turnieju pozbyliśmy się naszego rozgrywającego przez kontuzję. No i też właśnie Szymona, naszego najlepszego blica, i graliśmy tak naprawdę bez zmienników, pięcioosobową ekipą. Mimo to w półfinale, najpóźniej w meczu o trzecie miejsce, dowieźliśmy te zwycięstwa i udało się ten brązowy medal zdobyć. Więc tak naprawdę moim zdaniem te U13 idzie właśnie w ślady swoich starszych kolegów. No mają zdecydowanie obecnie łatwiej i lepiej, bo starsi koledzy nie mieli takiego jakby wyznacznika jakby w wyższej kategorii. Natomiast U13 ma już tą taką pomoc na treningach i widać, że pójdą w ich ślady, więc fajnie nam się to ułożyło. Ja z tego brązowego medalu naprawdę jestem mega zadowolony. Takie jest dla mnie chyba cenniejsze niż to złoto U15. Zresztą moi chłopaki to wiedzą, bo... No to jest rzecz, tak jak mówisz, mniej jakby spotykana, niespodziewana, bardziej cieszy zawsze niż coś, co gdzieś z góry zakładasz, bo planujesz, wiesz na co stać chłopców, wiedziałeś pewnie jadąc na ten turniej Mistrzostw Polski, że ci w kategorii 15 zawodnicy będą jednak mimo wszystko nie zdobyć ten medal, prawda? Ja wiedziałem, że oni sobie poradzą. Mhm. Natomiast tak naprawdę ostatnie 2-3 tygodnie przed wyjazdem to w głowie i na treningach miałem cały czas tylko kategorii U13. Tak naprawdę nasze treningi wyglądały pod to, żeby jeszcze usprawnić ten cały
że tak powiem, model drużyny U13 na te mistrzostwa. No bo wiedziałem, że U15, tak jak mówię, sobie poradzą, patrząc się na ekipy, które występowały w Polsce. No i stąd ten wynik bardzo cieszy, tak? To trzecie miejsce, no bardzo mnie cieszy. Złoto, brąz, pierwsze, trzecie miejsce. Tak. No powiedz, która drużyna w Polsce może się czymś takim teraz pochwalić? Na tych mistrzostwach Polski jeszcze drużyna Sakisu zdobyła 2 medale, ale to były medale, jeżeli chodzi o kategorię U13, właśnie złoty. Jeszcze była kategoria U11, której my nie mamy, bo my wystartowaliśmy tylko w dwóch kategoriach, więc jeszcze w kategorii U11 też mają złoty medal. Tyle, że my w kategorii U11 nie startowaliśmy, aż tak młodych dzieciaków w zespole nie mamy. No to pytam dlatego, że jednak mimo wszystko, gdy gdzieś tych informacji szukałem, sprawdzając, jakie były wyniki po drodze w poszczególnych meczach, no to nie rzucało się to w oczy. Za to Wałbrzych rzucał się w oczy praktycznie za każdym razem i to też pokazuje, że ta przygoda z futbolem amerykańskim, która zaczynała się gdzieś po kolei, patrząc tak dawno temu już dosyć, bo 2015 rok pierwszy raz słyszałem na temat Minersów jako takich, później to wszystko szło do przodu. Widzisz, starsi koledzy zdobywają medal Mistrzostw Polski w poprzednim sezonie, wy zdobywacie już teraz 2 medale Mistrzostw Polski w tym sezonie. Historyczny pierwszy sezon rozgrywany pod egidą Związku, więc tak na dobrą sprawę ta flagówka potocznie nazywana przez wszystkich no idzie w takim kierunku, że niedługo być może to będzie sport ważniejszy niż wiele innych dyscyplin w naszym mieście. Tego bym sobie życzył. Natomiast według wszystkich badań typowo sportowych futbol flagowy jest najbardziej rozwijającym się sportem na świecie. W każdym kraju, również i u nas. To, co dzieje się teraz i wiem, jakie też będą plany na przyszły rok, czyli stworzenie już takiej też, teraz dążymy do takiej profesjonalnej ligi flagówki, zarówno tej juniorskiej i tak samo tej seniorskiej. Plany są bardzo duże. W końcu ten sport trafił pod Ministerstwo Sportu, więc mamy już, że tak powiem, wsparcie rządu. Są osoby odpowiedzialne za rozwój tego sportu w Polsce i to się po prostu dzieje. No, ten sport jest niszowy, z tego wychodzi i on będzie rozwojowy. Akurat jesteśmy w takim miejscu, można powiedzieć, takim początkowym tego sportu w Polsce, ale z mocnym rozpędem. Sam fakt, że nasza reprezentacja już teraz leci na Mistrzostwa Świata do Lahti, natomiast wiem, że w planach jest już powołanie również naszej reprezentacji juniorskiej U17, która zadebiutowałaby na arenie międzynarodowej w przyszłym roku na Mistrzostwach Europy. Więc te plany nie są tylko jak w naszej drużynie, tylko te plany są ogólnokrajowe w Polsce. Poza tym powstaje coraz więcej drużyn. My to obserwujemy, patrząc się na to, co się dzieje w drużynach takla, bo to głównie w drużynach takla powstają te drużyny flagowe. Tych drużyn flagowych przybywa. Bardzo nas to cieszy, że przybywa też w tych niższych kategoriach wiekowych. Bardzo fajną pracę też wykonuje właśnie ten amerykański program NFL Flag Polska, który próbuje właśnie wzbudzić to w tych największych miastach w Polsce, żeby organizacją różnych kampów, zawodów, lig i tak dalej, próbuje jakby pokazać ludziom ten sport i pokazać, że te dzieci oprócz wyboru, nie wiem, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, czyli takiej topki, no jest też coś takiego, kto może kogoś, jakaś niszę trafić, tak? Zainteresuje go całkowicie coś innego, który gdzieś też może pokazać swoje indywidualne umiejętności, aczkolwiek jest bardzo ważna ta zespołowość, bo tu jednak nie tylko indywidualne umiejętności, więc rozwijamy się tak naprawdę z trendem, który jest obecnie i w Polsce, no i w Europie, tak? Bo w Europie też powstaje coraz więcej tych drużyn flagowych i niedługo też słyszałem, będzie powstawała Europejska Liga Flagówki, ale to są na razie takie plany. Natomiast nie ukrywamy, to wszystko napędza się tylko i wyłącznie dlatego, że futbol flagowy trafił do sportów olimpijskich i zadebiutuje na olimpiadzie w Los Angeles i tak naprawdę pod to w Polsce jest wszystko budowane, czyli pod tą olimpiadę. Dobrze, ja też właśnie też zwróciłem uwagę na jeszcze inną rzecz, bo to, że igrzyska olimpijskie są motorem napędowym, no to nie może być inaczej, to zawsze było motorem napędowym, stało się tak choćby swego czasu z koszykówką 3x3, która dziś w Polsce też jest jedną z popularniejszych form gier zespołowych. No ale o co innego chciałem zapytać. Patrzymy często, porównując futbol flagowy do tego standardowego futbolu amerykańskiego, który już gdzieś tam jest nam bardziej znany,
Nie masz takiego wrażenia, że z racji mniejszych wymagań, choćby sprzętowych, też być może organizacyjnych, futbol flagowy może stać się niedługo wiodącą odmianą tego futbolu amerykańskiego w Polsce, jak i w Europie, bo jednak mam takie wrażenie, że Europa to nie do końca też i miejsce na to, by futbol amerykański, mimo tego, że to jest naprawdę bardzo świetna, bardzo dobra, fajna, wreszcie świetna dyscyplina, aż tak się rozwinął, żeby dorównać czy to piłce nożnej, czy koszykówce, siatkówce i tak dalej. Zresztą myślę, że historia też tego sportu w Stanach Zjednoczonych pokaże nam, że flagówka nigdy nie przebije widowiskowości futbolu takrowego. Mm-hmm. Faktem, tak jak mówisz, są mniejsze nakłady we flagówkę też i sprzętowe, bo tak naprawdę sprzętu nie ma żadnego, to trzeba mieć po prostu dres i buty sportowe, obuwie sportowe, korki, kolokwialnie mówiąc, tak? No i flagi zawieszone, kilka piłek i można grać w futbol flagowy tak naprawdę. Też i zasób ludzki w takiej drużynie jest o wiele mniejszy, bo futbol flagowy gra się 5 na 5, więc tak naprawdę mając drużynę 8-10 osób, to jest jak najbardziej wystarczający taki zasób, żeby grać tą drużyną, rozwijać i tak dalej, więc pod tym kątem no to na pewno jest to łatwiej skompletować i łatwiej taką drużynę stworzyć i zagrać niż w ten futbol taklowy. Ale nie sądzę, żeby widowiskowość flagówki przebiła jednak tego takla. Jednak sama organizacja, znaczy inaczej może powiem, znaczy nie, na sumie tak chciałem powiedzieć, że na pewno nie przebije takla. Mhm. A mentalność europejska do tego, że na przykład sport kontaktowy w Europie jest trochę inaczej postrzegany jak w Stanach Zjednoczonych i tam ten futbol amerykański jest po prostu czymś, no wręcz religią, tak, prawda? Tak, dokładnie. Wszystko na to tak wskazuje, że jednak mimo wszystko tu to ta piłka nożna, koszykówka, siatkówka w Polsce szczególnie, prawda, będzie takim sportem, którego nie da się prześcignąć. W naszym kraju futbol taklowy no, na pewno nie przebije piłki nożnej czy siatkówki. Tego to jestem też pewien. Natomiast patrząc się na Europę, no, patrząc się na naszych zachodnich sąsiadów, na Niemców i patrząc się na ligę niemiecką w takla, ostatnio czytałem taki artykuł, że liga niemiecka, jeżeli chodzi o takla, przyciąga już, jeżeli chodzi o sponsorów i pieniądze, już niedługo będą porównywalne z tymi pieniędzmi, które są w Bundeslidze piłkarskiej. No bo to jednak jest jednak najmocniejsza liga, która się rozwija w Europie. Do tego dochodzi kilka drużyn z Austrii, z Francji, z Włoch, no i nasze wrocławskie Pantery. Więc ja myślę, że Europa jako scalona w taką jedną, to będzie naprawdę bardzo widowiskowa liga. Natomiast jeżeli chodzi o ligę flagową, no to trzeba przyznać, że liga flagowa na przykład w Czechach u naszych sąsiadów jest mocno rozwinięta, jest zdecydowanie numerem, moim zdaniem numerem jeden w Europie, aczkolwiek liga niemiecka też jest na bardzo fajnym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o Czechy, są jakieś 20 lat przed nami, tam jest naprawdę te kategorie wiekowe są rozwinięte, z takim można powiedzieć, może źle to nazwę, to nie jest sport przymusowy w szkołach, ale jest jednym z wielu do wyborów, jeżeli chodzi o lekcje w UEFA. Tam w ogóle inaczej wygląda zarządzanie lekcjami sportu w UEFA, inaczej to jest dotowane przez Ministerstwo Edukacji. Czesi mają obowiązek uprawiać sport na etapie szkolnym, a to co on wybierze, to jest, może wybrać wszystko, hokej, piłkę nożną i tak dalej, natomiast w pewnym wieku, póki chodzą do szkoły, to mają obowiązek przynależeć do jakiejś drużyny. Mhm. Tak jest w Czechach. I stąd Czesi naprawdę w tych dyscyplinach sportowych stoją dosyć wysoko i o dziwo w futbolu flagowym naprawdę mają rozwinięte ligi. W sezonie zasadniczym grają około tam 50 meczów na przykład w sezonie zasadniczym, czyli na poziomie Niemiec, więc myślę, że my też powinniśmy dążyć właśnie w tym kierunku właśnie naszych zachodnich sąsiadów, bo raz, że mamy najbliżej, tam możemy nawiązać z nimi bardzo fajną współpracę i wymianę jakąś doświadczeniową na kampach trenerów, zawodników i tak dalej. No i jest z kogo brać przykład tak naprawdę, tak? To ile nam lat potrzeba, żeby taki futbol flagowy w Polsce przynajmniej doszedł do takiego poziomu sportowego, no jak choćby to nasza koszykówka, gdzie będzie się tym interesować tysiące ludzi, gdzie będziemy mieli setki różnych drużyn i kilkadziesiąt spotkań w roku. To znaczy ja uważam, że jesteśmy coraz bliżej już takiego momentu, gdzie powinna nam się wymienić tak naprawdę cała ta taka dorosła kadra grającego w futbol flagowy, bo obecnie kadra, powiedzmy ta seniorska, która gdzieś tam się tworzy, gdzieś ligi futbolu flagowego, no to są zawodnicy tak naprawdę, którzy całe życie grali w futbol taklowy,
No i teraz w wolnej chwili, gdy nie mają sezonu, grają futbol flagowy, ale oni tak naprawdę nigdy nie wywodzili się z futbolu flagowego. Mhm. Obecnie, tak jak nasza drużyna, już 7 rok prowadzimy ten futbol flagowy, gdzie taka kadra, która tak naprawdę budowana jest na futbolu flagowym. Okej, okay, fajnie byśmy chcieli, żeby oni grali później w tego takla, zasieli drużyna Miners, bo takie jest główne założenie tak naprawdę naszego projektu, ale też w tej wolnej chwili, powiedzmy, będą grać ten futbol flagowy, z którego się wywodzą. Jak dojdziemy do tego poziomu, że ci zawodnicy już osiągną ten wiek, moim zdaniem seniorski, ci, którzy głównie wywodzili się z flagówki, czyli tej flagówki uczyli się totalnie od podstaw, czyli od dziecka, to ja myślę, że wtedy będziemy w stanie tak naprawdę dogonić te drużyny europejskie i z nimi rywalizować. Bo na razie to jest taki zlepek zawodników, którzy grają w futbol, głównie amerykański, ten taklowy. No i to jest taki zlepek, że przyjeżdżają, grają w tą flagóweczkę, bo po prostu w nim trzeba, tak? Albo nie mają co robić w wolnej chwili. Natomiast te drużyny, które obecnie, powiedzmy, tak powiem, inwestują w tą flagówkę, no to jest ta baza, która moim zdaniem, ogólnie jest taki zamysł, żeby to była baza zawodników, która pojedzie na olimpiadę. Czyli tak naprawdę to jest ta baza zawodników, to są te roczniki, które powinny tworzyć jakby tą przyszłość futbolu flagowego w Polsce, jeżeli mamy myśleć o tym, żeby w rankingach iść coraz wyżej i rywalizować z drużynami w Europie czy na świecie, bo do nich nam jeszcze troszkę brakuje. Czyli inaczej mówiąc, to jeśli uda się odpowiednio przygotować do projektu Igrzysk Olimpijskich i uda się zrobić tam, myślę, dobry wynik, to cała reszta później będzie się napędzać jak takie koło zamachowe, wynik zrobi zapotrzebowanie, przyjdzie, będzie popyt, będzie podaż, będzie wszystko, będzie więcej chętnych. Zawsze wyniki robią zapotrzebowanie, tak? To, to nie ukrywamy, jak piłkę nożną, jak pojawił się Robert Lewandowski, to każde dziecko w Polsce chciało grać z numerem 9 piłkę nożną, tak? No tak, to jest prawda. To jest prawda, dokładnie. Jakbyśmy mieli sukcesy w futbolu flagowym na poziomie takim jak Robert Lewandowski w piłce nożnej, to wydaje mi się, że tu każde podwórko, na każdym podwórku wisiałyby flagi, tak? Ale to jest prawda, tutaj mówię, akurat tak, to, co mówisz, bo to bez względu na dyscyplinę sportu, gdy mamy Mistrzostwa Świata, zdobywamy medale, gdy są Mistrzostwa Olimpijskie, zdobywamy medale, każdy się z tym sukcesem chce utożsamić, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy kibicami sukcesu jednak mimo wszystko i nie jest tak, że każdy się interesuje każdą dyscypliną sportu przez cały okres rozgrywek, tak jak na przykład no, ja często gdzieś tam kibicuję wam jako drużynie, którą pamiętam, jak powstawała. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze tak na dobrą sprawę nikt w ogóle nie myślał o tym, że taka drużyna może w Wałbrzychu istnieć. Każdy się troszeczkę pukał w głowę, mówiąc o tym, że to po roku czy dwóch upadnie. Tymczasem teraz mamy drużynę, która zdobywa medale Mistrzostw Polski. Znaczy ogólnie to pewnie Paweł więcej powie, ale wydaje mi się, że chyba jesteśmy drużyną, która jedną już w Polsce, która utrzymuje się już najdłużej chyba, nie? Jeżeli chodzi pod względem Krzysiek, nie wiem, do kogo ty patrzysz, mówisz, ale cholera jasna, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, tam rozmawiasz z duchami, to się wypnie. Myślałem, że się mogę posiłkować, ale nie, tak mi się wydaje, że chyba jesteśmy dłużej, chyba jesteśmy już dołączyliśmy do drużyn, które chyba już najdłużej prężnie działają, bo to już niedługo będzie 10 lat, bez żadnego zawieszenia tak naprawdę, wystartowaliśmy w każdym sezonie przez te wszystkie lata. A jednak tych drużyn taklowych w Polsce przychodzą, odchodzą, rozsypują się. No chyba nasza organizacja jest jedną z takich, która rzeczywiście utrzymuje ten poziom tak naprawdę i ma plany na więcej. Grzegorz Walasek, gościem sportowej rozmowy, dziękuję ci serdecznie. Mam nadzieję, że będziesz tutaj pojawiał się częściej. W planach mamy dla wszystkich fanów dyscypliny stworzyć już niedługo program typowo o futbolu amerykańskim, futbolu flagowym. Chciałbym bardzo, żeby Grzesiek częściej się pojawiał i w jakimś stopniu uczestniczył w współtworzeniu tego programu, bo wiedzę ma ogromną, a z tego co widzę już chyba ta trema gdzieś uciekła, więc łatwiej będzie nam też później o tych niuansach występów twoich zawodników rozmawiać. Super, dziękuję wszystkim, do zobaczenia kolejnym razem. Dobra. Nie było źle, słuchaj, jak się rozgadał, tak potem tak się zastanawiałem, ile jeszcze pytań mogę zadać.